przez Centralne Biuro Zatrudnienia. Kolego, kolego, gdzie tam tak się spieszy? Co za kolego? Co za kolego? Na koniec. Co? No co, kto ty jesteś, że tam... Na jednym głównie się ślizgałem, tramwaj do remizy pchałem, ciapciaku ty. Ja ciapciak na koniec, już! Na koniec! Już. No kto ty jesteś, że się... Echo, spokój! Spokój, kurczę. Dawaj na koniec. Co pan robił dotychczas? Trochę studiowałem. Co znaczy trochę? Przerwałem studia. Tytus Józek, przez uzwykłe, kierowca. Pokażcie do mnie. Dziwne imię i nazwisko. To mama była artystką, miała fantazję. Artystką? Tak, w cyrku, pokazywała numer. Pewnie tańczyła na linii. Nie, na tablicy. Wie pan, kamieniarzem byłem. Robiłem tam takie różne rzeczy, tam u prywatnego, no, nagrobki robiłem. No dobrze, to nasza budowa to jeszcze nie cmentarz. Wiem tylko, no mogę coś na przykład murować przy betonie. A, mam tu jeszcze jeden pokój, komfortowy. Ale musicie kogoś sobie dobrać. To może ja, my się już znam. Z Ciapciakiem chcesz mieszkać? Nie lubię, jak mi się mówi kolego. Kędziorek jestem. Mów mi kędzior. Proszę pana. Co jest? Gdzie tutaj do kierownika Kołeckiego magistra? Kołecki wiadomo, na Olimpie. Co? Józef, na się? Ja za do roboty. Słyszycie? To właśnie Kołecki, wszystko zobaczy. Wytrzej, pewnie robi, co? Nie patrzcie w niebo, tam niczego nie zobaczycie. Widzicie górkę? Tak! A za górką widzicie wieżę? Tak! To chodźcie tutaj, tylko w błoto nie wpadnijcie. Dobra. Dobra! Ryszczyk! Znowu się zakopałeś! Człowieku, mniej gazu! Wóz terenowy, normalnie i na ślizgającym sprzęgle! Powoli, bo jeszcze dalej wleziesz! Co ty robisz, ty baranie? Cholera! Zakopał się. Barany, pastuchy, nie kierowcy. Panie Elu, trzeba zadzwonić pociągi, niech go wyciągnie. A wy co tak stoicie jak przed własnym grobem, co? Skierowania macie? Mam. No tak, na oko to nie najlepiej wyglądacie. Ale w końcu przyjmujemy do roboty, a nie do rewi. Mam nadzieję, że dacie sobie radę. Pamiętajcie, że Kołecki o ludzi dba, ale i od nich wymaga. I pamiętajcie jeszcze jedno, że pracujecie na czwartym odcinku. Przodującym odcinku, ja tu nie znoszę żadnej puszerki, niech nikt z was nie próbuje mnie kiwać. Ja tutaj mam Olim. W tej wieży wszystko widzę. Wiecie, co to jest Olim, nie? Jasne, że wiem, to jest taka knajpa w Warszawie, tylko że tam sakramencko drogo jest. Ty, durniu, knajpa w Warszawie, co ty opowiadasz? Zrozum jedną rzecz. Olim to jest góra bogów, na niej rządzi Zeus. A tutaj Zeusem jestem ja. No to chłopcy, do roboty, tam brygadzista na was czeka. No. Czołem, życzę powodzenia. Aha, jakbyście mieli jakieś kłopoty, to walcie prosto do mnie. Panie Elu, co z tym ciągnikiem? Obywatelu, zanotuj hołoto. Filozof powiedział, złoto to złoto. Lecz tu jest pomyłka i sens się wypacza, co czasem dla kogo rzecz taka oznacza. Hej, hej, rób, jak masz cuk, nie masz ciągu, popij czystej z wodociągu. Hej, hej, rób, jak masz cuk, nie masz ciągu, popij czystej z wodociągu. Nie dla nas jest złoto, lśni w szczękach bankierów, a nam jest pisane życie pionieru. Uparci jak muły, gnąc żywe kamienie, ze swoją robotą gryzamy się w ziemię. Hej, hej.
zmień ruch, jak masz cuk, nie masz ciągu, popij czystej z wodociągu. Hej, hej, rób, jak masz cuk, nie masz ciągu, popij czystej z wodociągu. Tu błoto obeschnie, powstanie świat nowy, my w błoto pobrniemy na inne budowy. Niech słucha filozof i ty słuchaj, kmiotku, złoto jest złoto, lecz błoto nie równa się błotku. Hej, hej, rób, jak masz cuk, nie masz ciągu, popij czystej z wodociągu. Hej, hej, rób, jak masz cuk, nie masz ciągu, popij czystej z wodociągu. No panowie, no, no jak tak można, no? Z butami na czystej pościeli, no, no jakże tak, no, najlepszą pościel położyłam. Po moim świętej pamięci Wiktorze Nieboszczyku, a co to jest to, no? Cicho, babciu, klasa robotnicza odpoczywa. No, no odpoczywać może, ale bez butów, nie? Gdzie teraz taka pościel? Sama koroneczki wszywała, no, no jak to wygląda? No? Ty, brudas, zdejmij te buty i to szybko. Nie bądź chamem, jak cię pani prosi. Ty słyszałeś, czy nie? Ściągaj buty! Trzymaj go, trzymaj go. Ale chłopaki, chłopaki, w komu krzywdy nie odpoczywają. Oni do wanny, stawaj tego. Chodź się umyj, ty. Idź, fuj, poszedł, bo. Broń, broń te papy. Poszła? Poszło. Cholera, zgaga, będzie człowiekiem poniewierać. Od jednej człowiek ucieknie z gagi, to się do drugi dostanie. Jakie z gagi? Od baby mojej z gagi. No i co? No nic, no. Uciekłeś? No pewno, każdy by uciekł. Wiesz, jak z gaga była? Wszystkie pieniądze mi brała. Co do grosza, 6 złotych mi zostawiała na sporty, żebym nie przepił. Bo czasem człowiek, bo przy kamieniach przecież robi, to wiesz, nawdycho się kurzu i tego wszystkiego, by gardło trzeba przepukać, a jakiego choróbska nie dostać, to mi wszystko zabierała z gaga. A po co się żenił? Pierogi lubię. A co ma pierog do wiatraka? Dobre pierogi robiła. A jak uciekłeś? Normalnie. Kazała mi śmieci wyrzucić. Wyniosłem śmieci, no i kubek odstawiłem, no i uciekłem. Tu się znalazłem. A ja podobnie jak ty też dałem dyla z domu, tylko że mnie nikt nie tłupł ani nie tego, nie? Nie zabierał pieniędzy. Miałem pieniędzy jak lodu, bracie. Samochód mogę mieć, wszystko mogę mieć, tylko że mi to wszystko obmierzło w domu. Po coś uciekał? Jak to po? Bo nie lubię grzebać w gównie, rozumiesz? Jakim gównie? A na czym pieczarki rosną? Na gumie. Na łajnie końskim, a to ojciec to by ze wszystkiego robił szmal, bracie. Każdy tylko pieniądze, pieniądze, many, 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 many. A dziadek tylko umarł, jeszcze ciepły był, to już go, bracie, dzielili, parcelowali, wszystko tam, wiesz, wycieraczkę, wszystko by, kurczę, wieczone wzięli. Nie martw się. Co tu za bałdzie? Zostaw tą jedną serwetkę. Limity w jakiś, wiesz, wszystko, masz, jeszcze to weź sobie. Nie martw się nic, i tak im domiar dołożą, to ich podrównają. Spóźniłem się o ćwierć sekundy z hamulcami na pasach. Potem amnestia i tak się tu znalazłem. Nie widzicie, co się dzieje? Czego? Co? Ta eska leży w wykopie? Psia krew. Ale czemu by z tym do mnie? No co ja wam teraz zrobię? Palcem ją wyciągnę, czy co?
Niech leży, pies ją drapał. Ja mam większe teraz kłopoty na głowie. Daj mi spokój. Uwaga, spawacze. Widzicie napis? Palenie surowo wzbronione. Po 200 zł kary. Panie Jelu, natychmiast strącić z wypłaty. Chłopczyku. Tak, 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 tak. Do ciebie mówię, do ciebie. Cieszę się, że mnie słyszysz. Puść to ciało. Bo za tę robotę ci nie płacę. Nie kiwaj głową, tylko się bierz do roboty. Dobry. Co dobry. Jest, chłopaki? To ja chciałem, panie kierowniku, no, w naszym imieniu. Nie trój. No, panie kierowniku, pierwsza nasza wypłata, chcieliśmy się jakoś tak za dobroć odwdzięczyć, no i te, po te półwora tutaj. No. Czy wyście, chłopcy, zwariowali? Na to pieniądze wydajecie? Wy zobaczcie, jak wy wyglądacie, no. Kupcie sobie jakieś garnitury, bo łazicie tak jak przedwojenni bezrobotni, no. Ale... nie można chodzić ubrany. No, myśmy chcieli panu kierownikowi podziękować za opiekę i... I nie, no, bardzo mi przyjemnie i wcale się o to nie gniewam, oczywiście. Ale nie, moi drodzy... Co to... Nie, chłopcy. Nie pijcie nigdy tego świństwa. Po tym pierońsko głowa boli. Ale panie kierowniku, myśmy to specjalnie kupili, bo ten tyż tu patrzy przez lupę. Słuchajcie, chłopaki, jak będziecie mieli kiedyś ochotę, a ja będę miał trochę luzu, rozumiecie? Spotkamy się wieczorkiem, może w karty zagramy, co? O, no, fajnie. Będzie żydko. O, widzisz, to już jest coś. No, a teraz zabierz to. Dobrze? Przecież nikt taki nie chodzi. Stary. Co nie chodzi, co nie chodzi, co ty nie chodzi? Co nie... Jak ty wyglądasz, no zobacz. No. Co za długę, przecież... Bracie, tu ci wisi, kurczę. Zdejmuj to, bracie, kurczę. To się guzik się leciutko... Tak, będziesz chodził. Co tak będę chodził? Guzik się leciutko przez szyję i będzie. Patrz, jak ci ładnie pasują buty, nie? Fajne. Nie, no nie jest przecież takie duże. Przecież nie jest taka duża, nie? Poczekaj, a tutaj, bo macie... Musisz mieć wywatowane, czy ty jesteś taka chudzina, bracie. Co jest ten chudzina? Ewa? Nie, akurat nie Ewa. A jak? Jak masz na imię? Kasia. No też ładnie. Niestety nie. Słuchaj, ja chciałem coś kupić. Jakieś... No tutaj jest całe stoisko. Ale ja chciałem dżinsy, przecież to jest śmiech, a nie? No jakieś oryginalne. Możesz mi coś załatwić? No... Tutaj są dżinsy. No ale mnie nie interesują te dżinsy, rozumiesz? Mnie interesują spodnie takie wspaniałe. No to w zasadzie to nie jak z Peweksu, coś takiego. To w zasadzie to nie mamy takich spodni. No co to znaczy w zasadzie? To znaczy, że są, tak? To chwileczkę, ja pójdę sprawdzić. No, tak trzeba było od razu, no.
Ale jak ty wyglądasz? Co to jest? Przecież to jest gorsze od wersza lungu. Oj, niech pan tak nie robi. A przecież nie, czas, nie, czas, nie, muszę przymierzyć. Za małe nie? To jest na nie. Muszę przymierzyć przecież. Chodź, może da się coś zrobić. Miał to być schrona tę notę. Ale potem przerobiono na magazyn. No i tak już zostało. Teraz mam największe magazyny w okolicy. Czuję się jak Dante prowadzony przez Beatrycze. Spuść, Beatrycze, spuść wzrok. Rozgorzały świętą miłością do twojego sługi, co by cię ujrzeć, poniósł trud niemały. Co to za wiersz? Boska komedia Dantego. Ładny. Będziesz moją Beatrycze. To jest magazyn rzeczy wycofanych. Coraz ciaśniej tutaj. Chodź, nie rozglądaj się już tak. No chodź. Tu na lewo jest magazyn tych rzeczy, które sprzedajemy na górze. Ale tam nie ma nic ciekawego. Czego? Jeansy. Na prawo. Który nosisz numer skąd? Ty, napiję się. Czołem chłopcy, jak się macie? O, to są najlepsi chłopcy. Dobry gust macie. To nie my, to student. A, narzeczona. Ojej, no przestańcie, dobrze? Mnie się też podoba. Gdzie można znaleźć takie bóstwo? W domu towarowym. No to znaczy kupić jej nie można. Bo ona jest pod laty. Rozumiem. To interesujące, a co pani tam robi? Nic ciekawego, po prostu sprzedaję, jestem ekspedientką. Strasznie męcząca praca, bo wie pan, klienci są okropni. To co, może by pani zmieniła pracę, może pani by przyszła do mnie? Dam pani dwa razy tyle, ile pani zarabia dotychczas. Naprawdę, by mnie pan przyjął? Oczywiście. Ależ to było wspaniale, ja bym się tak nie chciała. Aha. Przyjmie pan Beatrycie do pracy? No natychmiast, już kupiona, jeśli pani oczywiście się zgadza. No to se student popracujesz z narzeczoną. Nie wygłupia się, kędzio. Panie baron! Chłostek dla wszystkich! Człowieku, gdzie ty tam leżysz? Przecież tam jest 15 tysięcy voltów! Jak cię trzepnie, to tylko kubka popiołu z ciebie zostanie! Dzień dobry, panie kierowniku! Co to za dziewczyna? Kasia! Przeszkadzał jej pan przyjść! A po co? Ma być u pana sekretarką! Poczekajcie chwilę na dole na mnie, ja zaraz zejdę! No co, panie kierowniku, zapomniał pan tego, co nam pan obiecywał w esplanadzie? Nie, nie, skądże, nie zapomniałem, tylko oczywiście muszę się pozbyć tego mojego grubego lenia. Kogo? No muszę spławić sekretarkę moją, a wtedy oczywiście panno Kasiu zaraz panią przyjmuje do pracy. Można się przysiąść? Nie można. Dlaczego? Przecież są wolne miejsca. Ale nie dla przygłędów. Teraz można. Stój!
Żebym was ostatni raz widział takich. Żadnych bujek, zrozumiano? A jeżeli koniecznie musicie, to zgłoście się do Boliwskiego. A kto to jest? Jak to kto to jest? Mistrz Murarski, każdy go tu zna. Panie majster! Panie majster! Kiedy trening? Hej, cyferblat! Ty się nie pytaj, kiedy trening, tylko ty przychodź na te treningi. A jak nie, to cię z sekcji wyrzucę. No co, panie majster, raz się nie było na treningu, od razu afera. Masz ogień? Słuchaj, czy on tak zawsze tak ręką, te cegły? Nie tylko cegły, ale kamień ci może rozłupać. A drzewo to ucina jakby siekierką. Idę, klarnecie. Gołą ręką, drzewo. A co, nie wiesz? Ciemnotę to se możesz babci cyferblot ciskać. Boliski to mistrz karate. Karate? Co to za wrzaski? Bijał kogoś, co? Ale od wrzasku chyba nikt nie dostał. Ty za mnie? Rzeszu! Na 4 godzin już się włóczę z tym ładunkiem. To pomyślałem, że tutaj wyrzucę, nie? No a te wysypiska nad stawami? Ochrona środowiska. Słuchaj. Najlepiej to wysypać to tutaj naszym przyjaciołom na trzecim. To najbliżej. Nie, ładnie to tak? Nie baw się w sentymenty. Oni gdyby nas mogli, to by nas zasypali nie tylko piaskiem, ale i własnymi gównami. No. Rozczytaj. W dniu 21 doszło na naszej stołówce do chuligańskiego wybryku pijanego Tytuseusz. Czy ja nie byłem pijany? No a o co tam poszło? Przyszliśmy na obiad. Zmęczeni jak cholera. A te babki sobie pogaduszki robią, no, śmichy, chichy. Nikomu nie podają, wiara czeka. To wszedłem, oszaniłem. Ja znam te zołzy ze stołówki, na pewno miałeś rację. Wszystko za awanturę musiałeś robić. Słuchaj, mój drogi, jest takie powiedzenie. Nie tkaj noca między drzwi, bo ci go utną. A kto tam narozrabiał na stołówce? To znowu ten pieroński kierowca Józek. Same mam kłopoty z nim. Ja mówię awansowo. Przypadkiem znam tę sprawę, towarzyszu sekretarzu. To jest właściwie dobry człowiek. Miał rację. Nie wiedział, jak się te rzeczy załatwi, ale to jeszcze nie pobudził wyzwanie. Tak, no ale... O, przepraszam bardzo. Teraz może się przedstawię. Inżynier Żarnecki. No, no. Ten Żarnecki to łebski facet, ma głowę na karku. Czego tak palić, czy się naraził? No nie, 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 wiesz, ale jak ktoś ma rację, to ja zawsze ustępuję, a Żarnecki miał rację. Zresztą co mu się będę narażał, człowiek z takimi plecami? Z jakimi plecami, no co ty gadasz? No jak to, no przecież wiadomo, że Żarnecki ma chody u ministra, no. Może jakiś krewny albo co? Krewny ministra jest. Nie, 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 mój drogi, nie, nie, nie. Sam sekretarz mi powiedział,
Uważaj na niego, bo to człowiek z mocnymi rekomendacjami. Stary, rekomendacje. Wydany został przez ten komputer, te bracia. Nowoczesne maszyny, rozumiesz? Tam wsadzili, pokrytnie testy, rozumiesz? Jakieś, o, widzisz, to są rekomendacje. No, zdrowie rekomendowane. No, pod te komputery. Pod te komputery. A znasz to jak gdzie? Alois po ulicy. Mo, podbity ślip, rozumiesz? I niesie dwa duże kufy. No. Spotyka go Francik i Francik mówi: Alois, kto ci tak ślip podbił? Mówi: stary, moja baba. On mówi na to: wiesz, jakby ja miał taką babę, to by wziął tasaka i ją poszatkował na kawałki. A on mówi: Francik, a co ty myślisz, a co Josa niesa w tych kuflach? No? To są stare... Cio, pozwól mu opowiedzieć. Stare dowcipy, ja mam teraz nowszy. No, jak mi opowiesz stary dowcip, cyferblat, to będziesz te cyfry bez całki dzień 10 razy nosił. Dobra. No. Gwarantuję ci, że ci opowiem nowy dowcip. No, słucham. Jest tak. Nowocko, wrzeszczy mama do mamy, tak. Kupcie sobie nowe firanki, bo ja wszystko widzę, co wy tam z tym waszym kotem wyprawiacie. No. A ona go na to: Kowalicko, a wy se kupcie nowe bryle, bo to nie był mój chłop i no wasze. Dobre, ty. To ja was nauczę piosenki cyferblata. Po zielonej łączce idzie sobie myszka, cichuteńko na paluszkach śpiewa sobie ta. La, 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 ha, ha, la, 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 ha, ha. Ej, chłopaki, co leżycie? Do roboty! Jak będzie kit, będzie git! Ty, magister, nie trój! Ale daj beton, to będziemy robić! Chłopaki! Nie ma rady! Ściepka na kwiatki dla centralnej betoniarki. Na kwiatki? Na kwiatki. O ile? Po dwie dychy. Dla centralnej? Bez czterech nic u nich nie załatwisz. No nakrętek nie ma, szub nie ma, konkretnie tych elementów z łącznych. Łączników nie ma, rozpór nie ma w ogóle. No o łącznikach na przykład. No łączników w ogóle nie mamy, rozpór nie ma. Od kiedy nie macie? Od samego początku nie ma. Ale co, zgłaszane było? No czyli już nieraz. Oczywiście, że bez przerwy jest. Ściągi, oryginalne ściągi powinny być, to też nie mamy. Rozpór nie ma. Wszystko trzeba stosować dodatkowe zabezpieczenia, bo oryginałów nie ma, brak jest. To wam opóźnia plan? Bardzo, no, bardzo. Przestaje duże z tego powodu są. A śrub też od... Już, nie wiem. Poza... Właśnie jest śrubami. Jak się dzwoni do centrali, to centrala mówi, że jest przycena śrubu. Jak się dzwoni do tego, do zaopatrzenia, zaopatrzenie mówi, że w tej chwili jest w całej Polsce przycena śrubi, dlatego tego nie ma. I dzwonimy od Iwana do Pogana. Nasze panie RW, 3 miesiące i w magazynie nie ma. W końcu co, RW zrobi? Ważność, no. RW nie zrobi roboty. A, synusio, co tak przebierasz? No, nie wiem co wybrać. A? Najlepiej, najzdrowiej to biały. Ale to dla mojej dziewczyny. A dla dziewczyny to słodki, kolorowy. To poproszę 3 albo 5. To dla ilu osób? Dla jednej. Dla jednej 5? Coś ty, synusiu, na głowę upadł? Dostaniesz 1 i biały. Muszę dbać o twoje zdrowie. Z przebraniem czy bez? Z podwójnym przebraniem. No ale mam tylko takie, o. A może być. No. Jak ty tam, synusiu, idzie? Co teraz robisz? A maluję. A, maluję. Masz. Też miał. Teraz. Ładnie zapakowane. Jest. Dobra. Ale ja chciałem kupić tylko kwiatki. Kwiatki? Thank you.
No, zbrojarze, ładnie dzisiaj podgoniliście. Będzie premia, chłopaki. Dziękuję wam bardzo. Żeby generał nie grał, to trzeba grać jak cholera. Nikt przecież życia sobie nie wybierał. Żeby generał nie grał, kiedy generał na niebie strzela se z armaty, to krasnoludki na dudkach były jak wariaty, choć nogi jak z waty, a głowy jak szmaty. Żeby generał nie grał, to trzeba grać jak cholera. Nikt przecież życia sobie nie wybierał. Żeby generał nie grał, żeby generał nie grał, żeby generał nie grał. Co to za śpiewy? Zjedliście zupę? To do roboty, tu nie świetlica. Żeby generał nie grał, żeby generał nie grał, żeby generał nie grał, żeby generał nie grał. Nie gniewaj się na mnie, ale ja odnoszę wrażenie, że z twojej budowy zrobiłeś, no popatrz te wieże. Wiesz, co ona mi przypomina? Wiesz, czego ta na niej brakuje? Karabinu maszynowego. Mój drogi, uważam, że jesteś dla mnie niesprawiedliwy. Jak to? Ja nie wiem, o co ci idzie. Sam mnie wychwalałeś nie tak dawno publicznie. Ty zrozum, że ja przeżyłem nie jednego ministra, nie jedną teorię, nie jednego... Sekretarza. Nie, mój drogi. Ja doszedłem do jednego, że najbardziej liczy się własne doświadczenie. Ja wypróbowałem to doświadczenie na o wiele cięższych budowach. Słuchaj, nie rozumiem, dlaczego miałoby mi się teraz nie udać. A zresztą takie wieże, pamiętasz, to już miałem w Nowej Hucie. I był to jedyny sposób, sam pamiętasz, na to, aby utrzymać dyscyplinę w tym całym żywiole. Tak, tylko nie zapominaj, że Nowa Huta była ćwierć wieku temu. Od tego czasu coś się na tym świecie zmieniło, a u ciebie nic. Tylko luneta i pyskówka, no zastanów się nad tym. Mój drogi, no być może, że metody mam złe, ale skuteczne. Nie, no słuchaj, ja nie wiem, o co ci idzie, no. Mam przerób. Mam najlepszą dyscyplinę, mam. Mam najlepszą wydajność. Wydajność masz dobrą, tylko zrozum, nam chodzi nie tylko o produkcję. Słuchajcie, chciałbym się zająć sprawą, może niezbyt popularną, ale szalenie ważną, bo ostatnio dużo mówimy, ale nie mówimy o rzeczy najważniejszej. Mianowicie o dyscyplinie. Mnie krew zalewa, jak patrzę przez okno. Wy spójrzcie też z łaski swojej. Popatrzcie, ile tam się ludzi różnych błąka bez przydziału, że tak powiem. Różne paniereczki z różnymi kwiteczkami. Cholera, jak nie mają co robić, to niech one idą do jakiejś innej pracy. Do zupełnie innej pracy. No, to się dzieje wszystko na skutek jakichś dziwnie liberalnie panujących stosunków na naszej budowie. Daję wam słowo, no, trzeba wydać ostre zarządzenia, żeby to się wszystko skończyło, no, bo inaczej to my utoniemy w tej anarchii. Pętają się wokół nas, przyglądają się, kibicują, cholera, za to się płaci. No a jeżeli my za to się nie weźmiemy, to w końcu termin tej naszej, skończenia naszej budowy to zostanie tylko na papierku i na tej naszej tam tablicy. No nie ma cudów, trzeba to wziąć króciutko, mówiąc okrętnie za twarz. Towarzyszu Kołecki, który to już raz bierzecie tych ludzi za pysk? Parę miesięcy słucham, brać za twarz, nowe zarządzenia, w kółko to samo. I co u was? Jest burdel jest u was na odcinku. Sam widziałem dzisiaj rano, jak się ludzie na taczkach tam wozili, jakieś wścili sobie robili czy coś takiego. Może zastanówcie się najpierw, skąd się to bierze, że ci ludzie się obijają. Może nie dlatego, że jest za dużo tych zarządzeń, tylko może dlatego, że im po prostu na robocie nie zależy. Może trzeba to tak ustawić, żeby im się chciało pracować. Towarzyszu, ja staram się wypracowywać charakter moich ludzi. Być może, że działo się to akurat wtedy, kiedy mnie nie było. Ja pilnuję osobiście tych rzeczy. Możecie człowieka zmusić do tego, żeby przyszedł do roboty, ale nie możecie go zmusić, żeby mu się chciało pracować. Stój! Poczekaj! Nie łamuj się! Spróbuj tu jeszcze raz przyjechać, to ci na tym pomogę! Co? Nie zapłacił? Odwrotnie, zapłacił! No to po co ten hałas, jak zapłacił? Zapłacił, ale nie zatankował. A jak to? To nie rozumiem. Panie, dawno pan jesteś kierowcą? No, trochę czasu już jeżdżę, nie? To pan nie wiesz? Dopisują lewe kursa, muszą mieć rachunki za paliwo, podjeżdża taki skubaniec, płaci, bierze rachunek i ucieka. A ja zostaję z superatu.
No dobra, to lej pan mnie. Ja lewych kursów nie robię. Zaraz, muszę się pozbyć tej cholernej superaty. Za superatę gorzej każą niż za matku. Granda. Złodziejstwo. Jak ma być dobrze, jak się takie rzeczy dzieją? Co się pieklisz? Wszyscy tak robią. Jacy wszyscy? Ja tak robię, nie robię, a ty też nie robisz. Ja uczciwie pracuję. No widzisz, to nie wszyscy. Nie nasze forse, nie przejmuj się. Jak to nie nasze? Moje, twoje, nas wszystkich. Napij się, bo ci w gardle zaschło. Dawaj. Ty mnie posłuchaj, przyjacielu. Szedłem po drodze, tak bez celu. Spotkałem ludzi prostych, krzywych, lecz w sensie prawdy nieprawdziwych. Obszedłem świat i każdą stronę, widziałem rzeczy niestworzone. Spotkałem mądrych i głupolców, co myślą tylko o swym stolcu. Spotkałem biednych i bogatych, chromych, garbatych i pejsatych, pierojów, tchórzów i rozpustnych, uczonych z wierzchu w środku pustych. Obszedłem świat i każdą stronę, widziałem rzeczy niestworzone, spotkałem mądrych i głupolców, co myślą tylko o swym stolcu. A jednak wracam tu z nadzieją, aleją tą bez celu, bo między ludźmi cię spotkałem, nieznany przyjacielu. Pomiędzy ludźmi cię spotkałem, nieznany przyjacielu. Jednak tak, słuchajcie, to przecież, czy to nie jest fascynujące, bracie, to, że było pole, był las, nie ma lasu, bracie, stoją wspaniałe hale, wspaniałe jakieś budowle, tak, wiesz, pejzaż taki, że to, no... Ja sobie nie wyobrażałem, to przekraczało moje wyobrażenia. Wydawało mi się, że mam, bracie, wyobraźnię. Nic, żadna wyobraźnia, bracie, tu się dobre, nie sprawia. Ale ile się tu marnuje rzeczy? O. Weźmy na przykład stali, ile się w błotu tutaj idzie. Mój szwagier 3 lata pisze pisma do różnych urzędów, żeby mu przysłali trochę stali. To od 3 lat ani grama nie dostał. Ja bym mu to pozbierał, to co niepotrzebne niby, to z błota. I bym przywiózł go za daleko, to by 5 chałup wybudował. A z tym kanałem znacie? Znacie z tym? Czy znacie, jak z tym kanałem było, nie? No i kurczę, jak to leje się, bracie, ropę do kanału? No, nie szkoda tych petrorubli? No przecież to są państwowe pieniądze. A ja... czyje? A Kołecki, wielki Kołecki, magister inżynier, 4. odcinek, przodujący, wy mu się podlizujecie oczywiście, tutaj wszystko. I co to za kierownik? Patrzy, bracie, tylko przez tę lupkę i co? Mówi, tu zrób tamto zróbcie, tu pogania do każdego, mówi ty, bracie. A od czego ma brygadzistów, od czego ma majstrów? A niech rządzą, dać ludziom rządzić. Trzeba umieć rządzić, trzeba godnie, bracie. Co się na nas, że coś załatwi? No zawsze dostaje ten, bracie, kto się mu podlizuje, kto mu się podlizuje? Co tam, ślepi jesteśmy? Jak jest pompa, ani ma betonu. Jest beton, i ma pompy i tak wszystko. I trzeba się tego przez znajomości załatwiać kwiatki i to tamto. I... No, bo masz w tym interes. No, no to nie wiem, jak jest. Przecież wiem, no. A cię buduje. No i to jest w tym wszystkim pocieszające. Rośnie nam pejzaż za pejzażem, ziemia co chwila zmienia twarze. Pejzaż zabiły jak poemat, a temat taki zwykły temat. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Te, poeta, stwórca jest zawsze obliczalny. Ty, a co to jest ten pejzaż, a nie, to zmienia twarze, ziemia. Wy już niczego nigdy nie zrozumiecie. Przeczytajcie chociaż jedną książkę w życiu? Ty, poeta. Tylko głowa nie ta. No, panie Maksymilianie, skończy się ta żebranina. Jak będę potrzebował wyczyścić kocioł, to będę miał własny kwas.
No, czy ja to zasługa? Nie no, oczywiście pana, ja rozumiem. A policzymy się jak. A bo co ty myślisz? Ty wiesz, jaki taki kwas jest groźny? Mnie 10 lat temu kopelka wpadła. Jest jeszcze ślad po dziś dzień. Słyszałem albo czytałem o takim wampirze, co to w Anglii mordował baby i rozpuszczał je w kwasie. Nic, bracie, żadnego śladu, nic nie znaleziono. Nawet mu nie udowodniono nic. Zbrodnia doskonała, kurczę. A wiesz, że to jest wspaniały pomysł na samobójstwo, bracie? Nie lubisz własnego pogrzebu, nie lubisz tych wzruszeń, znajomi, przyjaciele, rodzina, wszystko idzie, płacze. To... A ty tego nie lubisz. I bracie, wskakujesz do kwasu. I tak, dusza się ulatnia, ciało się rozpuszcza, nie ma pogrzebu. I nic po tobie nie zostaje. Po tobie zostanie. Co? Złoty ząb. Żaden kwas złota nie zezre. No, przecież nie mam złotego zęba. Juhu! Rozumałem! I widzisz, Kasieńko, droga moja, tam są wspaniałe golony. Czego nie pukasz? A w co mam pukać? No, nie musisz się denerwować. Nic się nie stało. O co ci chodzi? Ja chciałem coś panu pokazać, panie kierowniku. No. Co chciałeś mi pokazać? No nie wiem, kurczę, w domu stukłem i rozłupałem, a tutaj nie mogę. Nie wiem dlaczego. No, ale musisz jeszcze trenować. Jak nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Ty mnie posłuchaj, przyjacielu. Szedłem po drodze na jednej nodze, tak bez celu. Spotkałem ludzi prostych, krzywych, lecz w sensie prawdy nieprawdziwych. A to ty jesteś prawdziwy. Obszedłem świat i każdą stronę. Widziałem rzeczy niestworzone. Spotkałem mądrych i uporców, co myślą tylko o swym stolcu. Kończ paść wstydu zaoszczędzić. Otrzymałem właśnie wyniki spisu inwentaryzacyjnego i okazuje się, że na odcinku czwartym oprócz kilku drobnych pozycji brakuje nam także koparki. HS-23. Jaka koparka? Nie no, panie dyrektorze, ja mam wszystko na stanie tak jak należy. Zresztą ja tego doskonale pilnuję, bo inaczej wszystko by rozkradli. A to nie jest moja wina, że budujemy z marszu i nie mamy terenów magazynowych. To, że nie mamy terenów magazynowych, nie zmienia faktu, że zginęła nam koparka. Znaczy, panie dyrektorze, no, kto mógłby ukraść koparkę? Ja nie rozumiem. Owszem, gdyby to był cement, stal zbrojeniowa, nie, ale koparka, to jakaś pomyłka. Wyliczył to komputer. Zaraz, ale... Gdyby... Ależ nie, panie dyrektorze, komputer też się może mylić. Ja zresztą czytałem taki artykuł, że w amerykańskim banku na skutek pomyłki komputera wypłacili facetowi o parę milionów więcej niż mu się należało. Ten facet to miał szczęście, nie, panie dyrektorze? Tego nie można o panu powiedzieć. Ej, co? Co tak stoicie jak barany? O co chodzi? O co chodzi? Ja was wszystkich do kryminału wsadzę! Za co? Za co? On się będzie pytał za co? Skurczybyki, jak żeście koparkę załatwili, co tu? Ale jaką koparkę? Co panu nas chce? Panie kierowniku! Co? Czego? Pamięta pan te deszcze? Jedna HSK ugrzęzła wtedy na wykopie. Ty, durniu, i ty myślisz, że tam jeszcze leży? Ja nic nie myślę. Od myślenia jest tutaj pan. Słuchaj, napisz podanie o mieszkanie. Oddają teraz ten nowy blok. Jest okazja. Ale to dla małżeństw, nie? Jedź. Ty się też kiedyś ożenisz, co? Ej, łobuz jesteś, ale cię lubię. No, do partii cię wprowadzę. Tak. Słuchaj, musisz troszeczkę społecznie popracować. Nawet dałem ci funkcję. Zrobiłem cię przewodniczącym komisji kasacyjnej. Na początek twojej kariery podpisz to. O. Widzisz, to jest taki protokół. No, widzisz, napisałem tutaj, żeśmy złomowali te koparki, co to nam gdzieś szlak trafił.
Nie może to być na stanie, bo inaczej po premii pojadą albo co, no masz. Nie jest ta sprawa. Ja tego, panie kierowniku, nie mogę podpisać. Nie rozumiem. A wie pan, do partii, jak będę chciał, to sam się zapiszę bez pana protekcji. A jeśli chodzi o tę koparkę, to jest zarzut wysoce niesprawiedliwy, proszę towarzyszy, bo myśmy dawno już ją złomowali. Zresztą do niczego się nie nadawała. Proszę bardzo, ja tutaj mam protokół komisji likwidacyjnej w tej sprawie. O. Proszę, jest właśnie podpisany przez przewodniczącego tej komisji, Tytusa Juska. Mhm. No tak. Jeszcze nie jest dopracowane, wiesz, to jest takie swobodne bardzo. Jesteś matką siedmiu zmysłów, krwawą wstęgą na jeziorze. Twoje oczy, lustra duszy. Twoje biodra, o mój Boże. Twoje nogi, akt strzelisty. Łono twoje, pomysł czysty. Zęby strzelby partyzantów. Włosy twoje to eksplozja. Twoje piersi wiatr potrąca. Cała jesteś wymyślona, ale żywa i gorąca. Wiesz, to, nie, to jeszcze... Bo to jest bardzo ważne. A podoba ci się? No ale ja się najpierw ciebie pytałam. Ty też ułożyłeś melodię? No trochę, wiesz, trochę żeśmy razem z Tytusem. O, wino. To nie masz czegoś mocniejszego? A co niedobre to jest? Wino? No. Wino to ja piłam, jak byłam w Cholkolu. A co byś się napiła? Koniaku na przykład. No, koniaku. Stary, ty w ogóle nie wiesz, jakie są teraz metody postępowania z dziewczynami. Powinieneś iść na przykład do pana Kołeckiego, on by cię nauczył. To z szkoły Kołeckiego, tak? Te papierosy, zdaje się. Nie. Co? Też ci przypala papierosa? Tak, ale on ma zapalniczkę. A w ogóle, to ty nie wiesz, co się teraz podoba dziewczynom. Skąd ja mam wiedzieć, co się dziewczynom podoba, co to ja, wiesz, ja jestem... To ja ci powiem, ja byłam ostatnio... No to ja ci powiem, no dlaczego mnie dasz powiedzieć. Ja byłam ostatnio na takim rajdzie, no i był taki jeden chłopak, weź, w przeciwieństwie do ciebie, tak który... Zgłości, jak... Proszę cię, bądź tak. Dlaczego? No. Przepraszam, zgaś. I tam był taki chłopak, który, wiesz, znał się o tych sprawach i ułożył dla mnie taką piosenkę. I ona mi się bardzo podoba, bo ona... No właśnie, oddaję to wszystko, co dziewczyna chciałaby usłyszeć od chłopaka. Gdy trzymamy się za dłonie, patrzysz na mnie wzrokiem swym i całując usta moje, chciałbyś zawsze zostać mym. Wspaniałe, wiesz, tak. Wspaniałe. Wspaniałe. Widzę tą kpinę w twoich oczach. Myślisz, że zależy mi na tym, żeby się pokłócić z tobą, tak? Kasiu. Trzeba by powiedzieć, że inżyniera Żarneckiego jest bardzo interesująca. No ale jakie konkretnie wnioski proponujecie? A mnie się wydaje, że przy przejściu na system umów o zadanie można by zapewnić taki wzrost wydajności i osiągnąć zarazem taki wzrost zarobków pracowników, że 10-15% obecnego stanu załóg liczę z przedsiębiorstwami satelitarnymi, byłoby po prostu zbędne. Co wy na to, dyrektorze? Minister powiedział, róbcie co chcecie, byleby efekty były. Czyli w tych sprawach decyzja należy do nas. Wobec tego proponuję poddać pod głosowanie wniosek inżyniera Żarneckiego. Kto jest za? Protestuję. Ludzie, opamiętajcie się. Po tośmy przed wojną walczyli z drańskimi systemami kapitalistów, z ich lokautami, z ich wyrzucaniem ludzi na bruk, żebyśmy teraz w naszej Polsce robili to samo? Słuchacie tego tu, który powołuje się tam na jakieś źródła imperialistyczne, na jakieś tam centralkorpor... Ej, daje przeszkadzaj pan! I chcę, żebyśmy to naśladowali.
Nie zgadzam się. To nie jest w ogóle sprawa lokautów. To są przecież ci ludzie, którzy i tak wam po wypłacie odchodzą i jeszcze zabierają koce z hoteli. Nie znacie ich? Ja myślę, że towarzysz Morgała ma rację. Ale również rację ma towarzysz Żarnecki. A to, że cytuję zachodnie źródła, to bardzo dobrze. No, powinniśmy korzystać od nich i brać wszystko, co dobre i przeszczepiać na nasz grunt. Dostosowywać do naszych warunków. Towarzysz Morgała, kapitaliści swoich decyzji z załogą nie konsultowali. No to może my zwrócimy się do załogi. Niech ona zadecyduje. Zwróćmy się z tym do załogi. Dobrze, zgadzam. Kto jest za wnioskiem egzekutywy? Kto jest przeciw? Nie widzę. Wniosek został przyjęty. Tytus, zatrzymaj się! Mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Co się wygłupiasz, no? Fajnie się wyglądasz. Stary, jest fatalna sprawa. Kołecki dał mi listę do przepisania, wiesz, tych zwolnionych. I ty na niej jesteś. Ja? Tak, ty właśnie. Za co? Ja sama nie wiem, pytałam się go, byłam tak zdziwiona. Powiedział mi, że jesteś najgorszy od Bibok, łobuz i że można to sprawdzić w twoim dowodzie. Tak, konfliktowy jestem, ale przecież rok tu już pracuję i o Bibokiem nikt mnie nie może nazwać. Uwaga, brygadziści. Zwołuję nadzwyczajną operatywkę. Godzina 14 przed ofisem. Obecność wszystkich obowiązkowa. Będą omawiane sprawy związane z realizacją uchwały egzekutywy Komitetu Budowy. Kierowco, macie linkę? Co? A, to ty, Tytus. Linkę masz? Wyciągnij, słuchaj, jakiś skubajec, pirat. Zalał mi całą kopułkę, ruszyć nie mogę. Ale małe to, nie lepiej ci służbowym. Muszę teraz jechać, żeby mi go na kanale przejrzeli. Dobra, zrobi się. Słuchaj, tam jest taki spornik pod tablicą rejestracyjną. I takie dwie dziury. To załóż mi to tak, wiesz... W porządku, w porządku. No ale wiesz, jak to założyć, no? Żebyś mi zderzaka nie urwał. W porządku, fachowiec jestem. A z tym urwaniem, to pan mnie przecież urwał. Jak to urwał? Co urwał? Nie rozumiem. Chce mnie pan zwolnić podobno. A skąd ty to wiesz? A nieważne. To decyzja partii, z tego nie potrzebuje ci się tłumaczyć. Ale to przecież pan ustala nazwiska na liście. To ci się tylko tak zdaje. Ech ty, turysta. Kiedyś byłem dla pana dobrym pracownikiem. Nawet chciał mnie pan do jakiejś komisji zapakować. Dobra, jedziemy. Co się dzieje? Oto panowie, tak, o, właśnie. Co się tu dzieje? Dlaczego wołnia wisi, co? Kto ma otwarcie? Nie mam. Nie mam. Skrzeczała nad uchem, na haku będzie spokojna. Kto ta słynie? Ja. Nie macie sumienia tak dręczyć staruszkę. I to kto? Tym obuzom to się nie dziwi, ale mój były kierownik to... Były? Nie rozumiem, co ty tu zwalniasz się z pracy? Przecież dbałem o ciebie jako dziecko. Niech pan nie kpi, przecież pan mnie zwolnił. Ja? Pierwsze słyszę, a skąd ci to przyszło do głowy? Pan zawodowiec. Skąd? Zawodowiec to robi tak. Albo jeszcze inaczej. O,
O, jest ten pijaczek. Wywalili go. Nie ma mnie. Patrz ty, Ferblat, nie zwolnili mnie, no. Ale mnie zwolnili. Jak to, bracie? Ciebie? Ale za co? Przecież ty najlepszy tutaj byłeś na tej budowie. Punktualny. Postęp techniczny mnie zniszczył. Jaki postęp? No co, nie widziałeś? Zainstalowali ten elektryczny kalendarz. Już jestem niepotrzebny. Ty nie martw się, bracie. Co inne budowy przyjmą cię, bracie, z otwartymi rękami. Fachura jesteś, nie? No. Idzie sobie myszka przez zielone. No i co ja teraz zrobię? No wszystkich klientów mi zwolnili. Sumienia nie mają nad staruszką. No nie szkodzi, przyjmą nowych, lepszych. W imieniu pracowników czwartego odcinka pragnę serdecznie podziękować naszym fińskim przyjaciołom za ten wspaniały obiekt. Pozwolę sobie także wyrazić przekonanie, iż ta autentyczna fińska sauna przyczyni się do podniesienia wskaźnika higieny wśród naszych pracowników, a co za tym idzie, do podniesienia wydajności w naszej ciężkiej pracy. A teraz pozwolę sobie zaprosić wszystkich oficjalnych gości na inauguracyjną kąpiel. Proszę bardzo, please. Cyferblat, cześć, siema! Cześć! Jak tam z tobą? Przecież się wyrzucili, a co się tutaj szwendasz? Tak łatwo się nie da. Przekwalifikowałem, awansowałem. To ty, bracie, inżynierem zostaniesz teraz. Lepiej! Jak to lepiej? No, zostałem robotnikiem modelowym. A co to jest? No więc, którzy to byli? No nie wiem, panie kierowniku. No bo jakoś twarzy nie mogę rozpoznać. Oni byli zupełnie nago. To na co pani patrzyła? Pachuj! Tu nie ma nic do śmiechu. To kryminalna sprawa. Obraza publicznej moralności i usiłowanie gwałtu. Jak to pani nikogo nie może rozpoznać? Panie kierowniku. Słucham. Panie kierowniku. A teraz uwaga! W tył zwrot! Wszyscy, wszyscy!
pan ci będzie też uprzejma się odwrócić. Co miał wytatuowane? Nie wiem, ale to było coś bardzo świńskiego. Scena biblijna na tyłku też jest świńska. O! Mamy tu jednego gagatka. Pokaż no buziu, nie? A, tytusi. No proszę, nie wiedziałem, że ty jesteś taki badacz Starego Testamentu. A gdzie można sobie taki portrecik zafundować, co? W celi numer 27. Bezpłatnie. No mówcie, mówcie, obywatelko. No więc ja zmiantowałam jeszcze raz, to... Ja to jestem tak zdenerwowana, jak ja o tym wszystkim pomyślę. To my nie biegliśmy do tej pani, tylko ta pani biegła do nas i ta pani do nas coś krzyczała, a my uciekaliśmy przed tą panią. Oczywiście, że tak. A poza tym, nie wiedzieli. A poza tym, czy ta pani... Chwileczkę. No, no. Czy ta pani ma zaświadczenie lekarskie? Ma? Ma pani obdukcję? Zaraz, kolego. Ma pani z tego? Proszę, jak nie ma obdukcji, to nie ma żadnej sprawy, no. Może my ustalmy pewne fakty. Faktem jest, niewątpliwym wydaje mi się, bo wszyscy zgodzimy, że z tej sauny tutaj młodzi koledzy wyszli nago. Tak. No. Nago wyszli, tak? No i co w tym złego? To jest dosyć, no jest z tym coś złego, bo nikt tak się nie zachowuje. No ale ona nago, zimą, sauny. Wysoki sądzie. My nie jesteśmy za tym sądem, my tu ustalamy pewne fakty, my nie jesteśmy sądem. Chcemy ustalić. Ja przygotowałem tutaj prospekty, które były załączone do tej sauny, jak na przykład Finowie. Tutaj, całymi rodzinami się kąpią. Matka, dzieci. No i potem na śnieg wychodzą. Przeremla się kąpią. Wiecie, to tak, w Finlandii to nie może sobie wychodzą, wiecie, nago na śnieg. U nas nikt nago na śnieg nie wychodzi do tej pory. A co mi pokazujecie jakieś kolorowe? Ja nie znam tego języka. Co mi tu pokazujecie? W jakichś językach tutaj, jakieś zdjęcia, jakichś rozebranych ludzi. No dajcie zdjęcia mi spokój, są w językach międzynarodowych. Co to jest? Co to jest? O, pokazują tutaj. O, przykłady jakieś pokazują. Co to jest? Czy panowie, jak zauważyli panią zdenerwowaną, nie mogli podejść i przeprosić, że panowie nie spodziewali się kogokolwiek tu spotkać? A czy koledzy byli przypadkiem w tym czasie pijani, czy nie? Ale skąd? Gdzie to myśmy szczerze? Co wiemy? Kogo budą jechało? Chwileczkę. Pocelenie budowy w stroju Adamowym, a panowie musicie sobie zdać z tego sprawę, że kobiety na te widoki są bardzo wrażliwe. To jest wybryk. Ale proszę komisji, przecież ja mam babę, młodą, zdrową, uciekłem od niej. Jak gdzieś to tam, tak, kto by to na taką babę starą... Koledzy, tu chwileczkę. Pani tu siedzi. Wydaje mi się, że zachodzi tu fascynujące zjawisko zderzenia dwóch postaw reprezentujących dwa szczeble świadomości. No pan psycholog, pan wie. Stali z tych form w sposób tradycyjny, można powiedzieć. Tak. Stąd zaistniało. No ale oni wyszli poza formę jednak trochę, prawda? Wybiegli naprzód. No wybiegli naprzód. Wybiegli z sauny, nie naprzód tam. No, tak, sauny no to właśnie. No wybiegli konkretnie rzecz biorąc. Ja myślę, naprzód. Ja mówię, że to się już więcej nigdy nie powtórzy. Nigdy nie będziemy korzystać z tej sauny. Powinniśmy korzystać, ponieważ to są zdobycze socjalne. Tylko należy korzystać w właściwy sposób, proszę kolego. Tak. Właściwy nie skorzystaliście, bo nie zachowaliście się tak, jak powinniście, jak by wypadało na młodzież dobrze wychowaną. I na tym byśmy skończyli, prawda? Tak, ja myślę, że tutaj akcent, który pani wniosła do naszej dyskusji, że chyba na tym skończymy to posiedzenie komisji. Wnioski będziemy wyciągać potem, prawda? Nie bardzo jesteśmy. Natomiast no rzeczywiście trzeba umieć korzystać ze zdobyczy. W świetle powyższych stwierdzeń komisja postanowiła oddalić zarzuty i uniewinnić obwinionych. Do teczki, panie kierowniku? Nie, do kosza. Tak, urazem tu ze mną, tak? I tu teraz, o, no. No i życzę ci, kochany, żebyś się z żoną pogodził, żeby wam było zawsze dobrze razem. Babciu, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. No, a tobie co? A tobie co życzyć? Nie, w domu zawsze było tak. Tak? 100 lat, zdrowia, wszystkiego dobrego. No a to ty weź ode mnie. A tobie co mam życzyć? Dziewczyny dobrej. Prędko, dobrą dziewczynę. Będzie. Nie mogę narzekać. No i ty chodź. Idę, babci, idę. Tobie to cóż, dziewczyny nie życzę. No to chyba motor, żeby był, co? No, MZ-ka. Samochód niech sobie kupi od razu. Kupuj samochód. Dziękuję. Dawniej
to na Wigilię musiało być co najmniej 12 potraw, wiecie? Mm. No, no tak. Moja stara też robiła pierogi. A mówiła, że była z gaga. Była z gaga, ale pierogi robiła no, znakomite. Chłopaki, chłopaki. Nie kłóćcie się. Nie kłóćcie się. Ale delikatnie mnie, delikatnie. Już, synku, już wystarczy. Myśmy tak się zjechać. Aj, nie ma o czym mówić. To nie ja, to aniołek. No, zobacz. Dziękuję ci, babciu. Zupełnie jak w domu. Dziękuję, syneczku. A, ten dom. Ten dom, gdzie przeżył, wiecie? Wiecie, jak to było? Podczas okupacji, to wiecie, kto w tym domu mieszkał? Kto spał w tym domu? Sam wielki artysta Stefan Jaracz. Jaracz? Kto to był? Jak to? Jak to? Wy nie wiecie, kto to był Stefan Jaracz? No aktor, on ma prawo nie wiedzieć. Jak to ma prawo? Każdy musi o tym wiedzieć, każdy Polak. No ja nie wiem, może byśmy się zabawili w aktorów. A wy dokąd? A co was to obchodzi? Obchodzi nas, bo to nasz rejon. Nie poznajesz go? To jest ten spod budki z piwem. A, cześć, stary! Mamy ze sobą do pogadania. Moje... Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. La 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 Po cholerę tam leźliśmy. Tak to słuchać głupiego. I ślepego. Nic mi nie jest, jutro oko będzie w porządku. I znowu nic nie będziesz widział. Że co? Choćby pana kierownika, który nie tylko obrabia cię w kartach, ale swoją panienkę obrabia jak może. Odczep się od niej, żal ci. Oj ty ochwiaro, ochwiaro. Przecież coraz rzadziej się widzicie. No, bo pracuję w nadgodzinach, dobrze jej za to płacę. A w nadgodzinach pracuje pan? A chcesz, to ci pokażemy. Zobaczymy, jakie nadgodziny ma, bracie. No i co? Pracuję, widzicie? W konia mnie robicie. Ej! Chłopaki! Chodź, posłuchaj się. Dobre jest. Słuchaj, a zobacz, tu połotyka mnie nie... Fajnie się zabawiają. Piszczy, jakby ją złapał za Beatrycze. Ty głupi, i tak ci nie otworzę, choćby słyszeli. Chłopaki, na wieżę. Ty mnie zawsze tym musisz ubawić, nie rozmowa. Daj mnie. No dojrzę. Za takie nadgodziny to ja bym dobrze zapłacił. Thank you.
Cześć, ty tu... Udajesz mądrzejszego niż jesteś naprawdę, stary. Udajesz uczciwego, a ty tak naprawdę to jesteś tylko znerwicowanym nadwrażliwcem, któremu się nic nie udaje. Ty grepsiarzu, ty kretynie jeden, jesteś większym idiotą. Nie jesteś takim idiotą, jakiego robisz siebie. Rżniesz siebie, głupka, durniu jeden, kretynie, bo ci z tym wygodnie, rozumiesz? Wygodnie ci jest z tym, żadnej odpowiedzialności za to, co robisz. Tak, a... Tylko Kołeckiemu, wszystko mi, magister inżynier Kołecki, a to jest szmata, dla mnie to jest szmata, rozumiesz? To nie jest człowiek, padlina! Tak, poznałem dzięki wam, prawdę, Beatrycze, tak, Beatrycze, Kasia, Beatrycze, bo ja jestem ślepy, ja niczego nie widzę, tak? Ja nie mam oczu, tak? No co? Przecież wy nie lubicie ludzi, słuchajcie, wy nie lubicie ludzi. Gdzie jest student? A skąd ja mogę wiedzieć? On taki jakiś dziwny się ostatnio zrobił, wiecie? No nic nie jadł, tylko on leżał cały dzień na łóżku i patrzył w sufit i nic. A nie mówił, gdzie idzie nic? Nie, zerwał się nagle i wybiegł. I nic nie mówił? Nic. Nie, zostawił list i poszedł. Jaki list? No mówię przecież, zostawił do was list i poszedł. Do nas list? No to babuniu, dlaczego babcia nic nie mówiła? Jedyni moi przyjaciele, kiedy będziecie czytać te słowa, mnie już nie będzie. Ciała nie szukajcie. Ojej. Żegnaj Tytus, trzymaj się kędzior, wasz student. Chodź, przepustki, bo użyję broni! Dalej! Chyba żyje. Panowie, proszę pokazać przepustki. Twoje papo pogotowie wypadek przypadł. Przepustki ja muszę widzieć, bo taki przepis mam. Idź pan do diabła! Cześć, student. Cześć. Co to za flaszka? Kroplówka. Co? Kroplówka. Co, student? Jak się czujesz, co? Można? Chyba lepiej, nie? Ty, gdzie ty siadasz, bracie? Weź tutaj, taboret jest przecież. Boli cię? Babunia ciasto ci zrobiła. A myśmy nie widzieli, co ci kupić, ale takie winko, delikatnie garażar. Weź to schowaj, co ty człowiek pod kroplówką leży. Wiesz, student, ten tekst, co ty napisałeś? To byśmy napisali taką melodię. Tak, ono. Ja chcesz posłuchać? No. Zaśpiewamy ci, co? No. Chcę. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Lędzio, jakaś baba cię tam szuka. Jaka baba? Bo ja wiem. Obsiadaj, znalazłam, jest gaga. Kędzior! Kędzior, stój! Poczekaj! Kędzior! Skurcie pychu jeden, spuść to! Spuść to z powrotem! Pieronie jasny, ja ci pokażę! Co, nie zejdziesz? Wytruj tu! Motylem jestem, lala! Ja ci dam motylem, ty, kędziorku zasrany, ty! Ty! Kędziorki twoje, ty! No co, co? Co, ja ci dam co? Gdzie ja cię szukałam po całej Polsce, ty, cholero jasna, ty! W izbach wytrzeźwień, wszędzie, nigdzie cię nie ma! W trupiarni nawet, ty! Wiesz, ty! Siedź tam, siedź! Nie zejdziesz tu już! Widzisz? To, co lubisz.
Garbisz, nie? Poczekaj się tam. Do jutra. Albo milicję wezmę po ciebie. A z kapustą? I z grzybkami? Tak jest. Ty, zostaw trochę! Patrzcie, koperka się znalazła. Proszę o zwolnienie mnie ze stanowiska kierownika budowy odcinka czwartego ze względu... No z jakiego powodu? Nie wiem, panie dyrektorze. Wszystko mi jedno. No ruszcie głową, Kołecki, przecież to w waszym interesie. No to może, czy ja wiem, może ze względu na zły stan zdrowia, tak się zawsze pisze. Zgoda. No jak widzicie, nie chcemy wam szkodzić. Sprawę koparki puścimy w zapomnienie, mimo że nadaje się dla prokuratora. A mimo wszystko byliście niezłym fachowcem. Dziękuję. Pan magister Kołecki? Tak. Proszę z nami. Tu. Jak widzicie, nie chcemy wam szkodzić. Sprawę koparki puścimy w niepamięć. Gdzie tu jest dobra knajpa? Rośnie nam pejzaż za pejzażem. Ziemia co chwila zmienia twarze. Pejzaż zawiły jak poemat, a temat taki zwykły temat. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Rosną budowle na ugorach, jest tylko jutro, nie ma wczora. Wiatr targa wiechy, coraz nowe i coraz większa trwa budowa. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Na rzecz przyciąga jak magnesem, czasem zatęsknisz do pierzyny. Ale przepadłeś już z kretesem, rzucisz to wszystko dla tej roboty, jak dla dziewczyny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Kochaniutki, czekamy na ciebie. Buźka, buźka. Przyjeżdżaj. Musisz przyjechać. Bez ciebie nic nie zrobimy. Cześć. Cześć. Ej, co tu tak siedzi, co? Widziałeś tych dwóch facetów? Kaperują mnie, żebym pojechał do Suwałk. Odkryli wielką rudę, będą stawiać wielkie kopalnie. Cholerna robota. Piękna robota.
Bracie. Ja chyba nie pojadę. To już nie dla mnie, nie te lata. Powiadam ci, Tytus, bądź niezastąpionym w życiu, a nie zginiesz. Patrz na mnie. Spójrz tam, no popatrz, tam budują dla nas nowe mieszkanie. No zobacz, Kędzior, jak cię mam prosić, niech oni zajadą. Zostaw ich, zostań tu, proszę cię, Kędziorku mój kochany. No, no zostań, no, no, mój złoty, zostań, jak cię proszę. No, zobacz, tam będziemy mieszkać. Stary. No. Nie żal ci? Czego? Bo ja wiem. Wracamy? Wracamy! Hej ty! Hej! Zatrzymaj się! Stój! No. Zatrzymaj się no! Wysiadamy! Dobra! Dziękuję!